Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Cześć. Festiwal Mastercard Off Camera. Przed chwilą Julia Wieniewa rozmawiała z Oliwierem Janiakiem na Placu Szczepańskim. Teraz ze mną mamy szansę na parę słów. Cześć Julia. Cześć wszystkim. Powiedz mi, jakie to jest uczucie dawać wywiad przy tak dużej publice, na żywo? No to jest bardzo miłe. Rzadko mi się zdarza dawać takie wywiady, ale fajnie, że czuję, że są odbiorcy na żywo, a nie jak zawsze są wywiady przy kamerze, to zawsze tak się myśli, nie zapomina o tej publiczności. A tutaj miałam kontakt z widzami, także bardzo fajnie. Wiem, że masz zaplecze musicalowe. Jesteś i aktorką, i piosenkarką. Chciałabyś wrócić do tego gatunku? A jeśli tak, to bardziej na scenie czy w filmie? Do jakiego? Do musicalu. No, ja zaczynałam od musicalu jako dziewczynka. Chodziłam na zajęcia musicalowe i co pół roku wystawialiśmy różne spektakle w Teatrze Roma i w różnych innych miejscach, w jakichś piknikach i tak dalej. Ale bardzo to lubiłam, bo od dziecka chciałam się udzielać artystycznie, ale trochę nie wiedziałam, czy będę może bardziej tańczyć, a może bardziej śpiewać, a może bardziej grać, choć tak naprawdę najbardziej serce ciągnęło mnie właśnie do aktorstwa. Także szkoda, że w Polsce się robi tak mało musicali filmowych. Ostatnim filmem musicalowym jest chyba... Z Kingą Price? Tak, jak się nazywał ten film? Nie pamiętam. Ojej, wszystko gra. Wszystko gra. No i fajnie to wyszło, ale szkoda, że tego nie jest więcej, bo to jest szlachetny gatunek i można też dużo pokazać swoich umiejętności, aktorzy mają tam ogromną przestrzeń do wykazania się, więc bardzo chętnie bym zagrała w jakimś polskim La La Landzie z jakimś Ryanem Goslingiem. A jak mówimy już o filmach z przeszłości, to jest jakaś rola, za którą byś się dała pokroić, żeby była twoja, nie wiem, Elizabeth Taylor, cokolwiek. Elizabeth to chyba bardziej słon z Piratów z Karaibów. Może to nie jest jakiś bardzo film artystyczny i tak dalej, ale kocham Piratów z Karaibów, mam wszystkie generalnie części tego filmu. Ja kocham Johnny'ego Deppa i chyba po to, żeby zagrać Johnny'ego Deppa, chciałabym mieć Elizabeth Swan. Ale jest wiele takich ról, które bym chętnie zagrała zamiast. Albo z kimś. Ale ty już masz jakiś dorobek aktorski, niewielki, bo jesteś młodą osobą, ale kariera się rozwija. Czego się nauczyłaś od swoich bohaterek? Jak dotąd? Od bohaterek? To różnie, bo raczej bohaterki grałam takie, które pokazywały, jak nie żyć, jeżeli chodzi o bohaterki filmowe. Przede mną, to na przykład Patryk Wega, Kobiety Mafii, no to tam totalnie miałam bohaterkę, którą nie chciałabym być i jest ona przestrową chyba właśnie, jak nie żyć. A przez chwilę wychodzi kolejny film Small World, gdzie również gram w bardzo dramatyczną historię pewnej dziewczyny, która została oprowadzona. A kiedy? Jaki miesiąc? Ten twój film, Small World. Tak, on wychodzi w przyszłym roku, jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie, więc myślę, że to na dniach się dowiem. No a tak, to zawsze w tych wszystkich serialowych produkcjach to są takie postaci dość przyziemne, są przyziemne problemy, dlatego bardziej ekscytuje mnie granie w filmach. Ale ostatnio zagrałam w Teatrze Telewizji i wychodzi to w maju, także bardzo się cieszę, bo wreszcie miałam okazję przenieść się trochę w czasie i doświadczyć lat 20-30, także mega się cieszę. Wiesz, to jest właśnie Festiwal Kina Niezależnego. Tak. I mam takie pytanie. Tak. To wypadło mi z głowy. Okay. Kurczę, trochę mnie onieśmielasz, to wybierzemy inne. Wiem, że uwielbiasz animację Disneya. Kocham. Ja jestem w ogóle na czasie ze wszystkimi bajkami, mam młodsze siostry i to ja je wyciągam do kina, a nie one mnie. A, tak to jak wygląda. Jak płakać, to tylko na bajkach Disneya. Kocham, naprawdę. Z którą księżniczką się utożsamiasz? Księżniczką? Z Bellą, z Pięknej i Bestii i z Pocahontas na przykład. Kocham. Moja koleżanka właśnie mówiła, to jest Bella, czysta Bella. Tak? W każdym razie to na tyle. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. I życzę miłego pobytu w Krakowie. Dziękuję.